Platforma Obywatelska, nie wiadomo czemu, a można jedynie domyślać się, jakie tutaj dziwne intencje mogą im przyświecać, chce prywatyzować, w dalszym ciągu prywatyzować polskie uzdrowiska. I tak, dzięki tej decyzji, dzięki decyzji ministra zdrowia i ministra skarbu, uzdrowisko między innymi w Ciechocinku, piękne, które ma swoją już prawie 200-letnią tradycję, ma zostać sprywatyzowane, sprzedane podmiotowi prywatnemu. Jak to się ma do obietnic Platformy Obywatelskiej z wszystkich kampanii wyborczych, które w ostatnim czasie miały miejsce? Pamiętamy chociażby pozwanie do sądu w trybie wyborczym prezesa Jarosława Kaczyńskiego za właśnie oskarżenia o zamiary prywatyzacyjne. Jak to wreszcie według Platformy Obywatelskiej będzie zapewniona opieka zdrowotna w tych nowych, już sprzedanych uzdrowiskach dla pacjentów? Niestety należy zakładać, że część kuracjuszy, która teraz przebywa na leczeniu, jest na tym leczeniu po raz ostatni. Że następny raz, jeżeli uda im się przyjechać, to być może po wielu latach, dlatego że ta część komercyjna funkcjonujących uzdrowisk z pewnością się powiększy. Że w przyszłym roku sytuacja będzie się jeszcze pogarszała, biorąc pod uwagę spadek konsumpcji, wzrost bezrobocia i co za tym wskazuje również wyhamowanie gospodarki polskiej. No więc za wszelką cenę te brakujące pieniądze gdzieś trzeba znaleźć. No i gdzie się ich szuka? Oczywiście szuka się ich w polskich rodzinach, szuka się ich u polskich przedsiębiorców. I w ten sposób dojdziemy do tego, że prawdopodobnie czekają nas kolejne podwyżki. Donald Tusk obiecał, że zajmie się polityką prorodzinną i rzeczywiście zgodnie z tą obietnicą postanowił się zająć, odebrać ulgę na internet. No, brawo panie premierze, zamiast obiecanych pomocy dla rodziny mamy podwyżkę podatków. Miejmy nadzieję, że już dalej będzie pan bardziej poważnie traktował społeczeństwo i obywateli. Już kwota 16 miliardów 570 milionów, tyle z polskich kieszeni, polskich obywateli, podatników w tym roku rząd wyjmie nowymi podatkami.